Między Lipnicą Murowaną a Nowym Wiśniczem zlokalizowany został Lipnicko-Wiśnicki Park Krajobrazowy. A na jego terenie, w miejscowościach Rajbrod i Lipnica Górna, znajduje się Góra Paprotna, która sięga 440 metrów nad powierzchnię morza. Na zboczu Góry Paprotna znajdziemy natomiast rezerwat przyrody nieożywionej, zwany Kamienie Brodzińskiego. Kompleks Kamieni Brodzińskiego składa się z 9 skał w najróżniejszych kształtach – grzybów, ambon, występów skalnych. Największy z ostańców ma naprawdę pokaźne rozmiary – 10 na 16 metrów i dlatego też nazwany został Wielkim Kamieniem. Nieco poniżej niego, na zachód, znajdują się 3 formy skalne – grzyby, w których powstały takie oto okna. Są one skutkiem erozji trwającej tutaj przez tysiące lat. Po całym kompleksie skalnym rozrzuconych jest także wiele mniejszych kamieni, które nie są objęte ochroną taką jak Kamienie Brodzińskiego. Kim właściwie był Kazimierz Brodziński, którego imię nadano temu miejscu? Kazimierz Brodziński był poetą epoki sentymentalizmu. Był krytykiem literackim, myślicielem chrześcijańskim, powszechnie uważanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli preromantyzmu w Polsce. Brodziński pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej spod Bochni. W latach 1809-1813 służył, na końcu w stopniu porucznika, w armii księstwa warszawskiego. W 1814 roku zamieszkał w Warszawie i pracował jako sekretarz dyrekcji rządowej Teatru Narodowego. Był członkiem Loży Wolnomularskiej. Od 1815 roku współpracował z Pamiętnikiem Warszawskim, drukując w nim rozprawy teoretyczne z zakresu literatury. Był także nauczycielem języka polskiego w szkołach pijarskich, a od 1822 roku wykładowcą uczelni. W latach 1823-1830 pełniąc funkcję pierwszego sekretarza uczelni. Od 1821 roku był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Po wybuchu Powstania Listopadowego nie emigrował. Mieszkał stale w Warszawie, ogłaszał pracę z zakresu teorii literatury. W latach 1834-1835 redagował magazyn powszechny. Jego poezja charakteryzuje się dużą dojrzałością. Widać w niej wyraźnie kult wartości ewangelicznych, takich jak małżeństwo, przyjaźń, miłość, także, a może przede wszystkim, wiara w opatrzność boską. Pojawienie się Kazimierza Brodzińskiego na polskich ziemiach w tym samym czasie, kiedy tworzył Adam Mickiewicz, można uznać za fenomen i tak też jest postrzegany przez dzisiejszych krytyków literatury. Kazimierz Brodziński często szukał natchnienia do swoich utworów, przebywając w rodzinnych okolicach. Właśnie wśród tej malowniczej grupy ostańców skalnych w lesie na Paprotnej. W swoich wspomnieniach napisał: póki jeszcze służyła jesienna pora, chodziłem w pole i ukryty w gęstwinach układałem rymy. Z tego względu głazy te, będące obecnie pomnikiem przyrody, nazwane zostały na jego cześć Kamieniami Brodzińskiego. Aby dotrzeć do Kamieni Brodzińskiego, należy kierować się ścieżką przyrodniczą oznaczoną kolorem niebieskim. Cały szlak niebieski ciągnie się od Bochni przez Nowy Wiśnicz do Tymbarku i mierzy aż 43 km. Jeśli chcielibyśmy pokonać całą tę trasę, warto rozplanować taką przygodę na 2 dni.
albowiem znajduje się tu naprawdę wiele mało uczęszczanych miejsc, a niezwykle atrakcyjnych, które warto odwiedzić. Zapraszamy!